jest. Dodoju. To uciekaj. Stoi ładnie, stoi, stoi. Ja jałówki obie mam. Teraz tak, 52 się nie doi, 80, kotata przyjedzie, zadzwoni, to być może będą miały dobre mleko, to wtedy pójdą do zbiornika, a jeżeli na razie się nie doi, czyli na dojarkę jest 68,08 i na dojarkę jest jeszcze która? No to wtedy te dwie by były. Ale jakby co, to pytaj. Dobra, jedziemy. Wzięłabym go, ale mam rękawice mokre. Chodź troszeczkę, chodź. Chodź to, krotko moja kochana. No babcia pokaże krówkę. Zobacz, pogłaskaj krówkę. Cacy, cacy. Tak, cacy, krówka, no. Cacy, cacy, nie? Posadzi na krówkę, Niunia siądzie. Ale ślicznie. No. O, już. Już po wszystkiemu, proszę bardzo. Thank you.
Zawsze jestem pełen podziwu, jak widzę tą przestrzeń. No, teraz patrzę na wiatraki, które są 20 km stąd, a wydają się, jakbym mógł je złapać rękoma. Tu jest zawsze taka też bliskość kilku żywiołów na żuławach. Jest wielka przestrzeń, wielkie połacie ziemi. Zawsze jest gdzieś woda, no i ogrom tego powietrza i tego nieba nad nami. To takie miejsce właśnie, gdzie wszystko jest zbilansowane. Nie ma czegoś za dużo albo czegoś za mało. Tu wszystkiego jest w sam raz. I to w wielkich ilościach. Na szczęście nie ma tak dużo ognia, choć niestety jak się pojawi, to jest to jeden z tych żywiołów, którego wtedy jest za dużo. Ale póki nie ma ognia, to wszystkie żywioły razem w zgodzie żyją. Wiatr, ziemia, woda, wszystko jest. A nic się nie narzuca. A my jesteśmy troszkę takim panem żywiołów w tym momencie. Albo inaczej, jesteśmy obserwatorem dopuszczonym do tego, żeby to oglądać w czystej postaci. Dasz wór, człowieku. I co? I mów, co tam? W zieleninie taki na 20 cm, wiesz, chyb olbrzymi i tak dalej. No to czy ja mam tą kaszubską, chcesz? Z rogu? No. A to daj. Ja też wezmę tamtą. I
potężny chyb, wiesz, fajny dzikun. Ale mówisz, trawa była? No to tam, wiesz, no nie wiem, co tam jest posiane, w każdym razie tak na 20 dobre centymetrów, wiesz. To ryzyko. Wyskoczyło. No poszedłem i dobrze, bo Locha? Przeszedł kawałek dalej, wyszedł na wyrównane i no. Od razu młode zobaczyłem. No to jest to. Ale powiem ci, że potężny. Fajnie, tak z 8 dyszek. To ja tutaj nie widziałem tak blisko, wiesz co? Chwilę później miałem piękne sceny lisa, wiesz, chciałem podejść. Bo zobaczyłem, gołym okiem go nie widziałem, wiesz, lornetkowałem, wypatrzyłem go i skubany zasadzał się na bociany. I miał, wiesz, prawo do bocianów i podchodził, siadał, no. Po czym się kładł, warował i dalej, wiesz, powolutku, nie? Do bocianów. Trzy bociany się, wiesz, przechadzały. A w lewo miał do szaraka. I w pewnym momencie, jak mu te bociany odleciały, to już nie patyczkując się, zaczął iść prosto na tego szaraka. A szarak, wiesz co zrobił? Nie wiem. Podniósł się na tylnych skokach, wyprostował się i tak jakby wystraszył tego lisa, lis no. W długą poszedł, odwrócił się. Ale tego dzika, gdzie widziałeś tego locha? Za jeszcze wałem. Myślałem, że on by tutaj na was szedł może gdzieś, wiesz? Dlatego dzwoniłem, żeby uprzedzić, żebyś uważał. No. No to nie, tutaj on do rzepaku musiał się władować. Pojedziemy na łódkę, przyjacielu. Nie no, jako myśliwi to mamy dosyć bogaty repertuar, w sensie no, instrumentalny. A ty jesteś akurat też naszym trębaczem, naszym sygnalistą. No. W kole, także Maciek u nas w kole też wszystkie nasze uroczystości. Stawiam imprezy. Tak. Gra na rogu. A jak idzie dashboard, ty pamiętasz? No pewnie. Tu-dum, to jest to? No nie. Zgaduj dalej. Nie, jeszcze się zbłaźnie. I tyle. Dzień dobry, Tomasz Towieński, RZGW. Proszę o otwarcie mostu. 3 jednostki lodołamacze do Przegaliny. Odbijamy. Dobra, dzięki. Do zobaczenia. Dobra. No i mamy. Płyniemy.
i otwierają nam mostek. Bogiem! Na wodzie się pozdrawiamy. Wszyscy wodniacy to jedna rodzina. Rekin, Tygrys? Słucham! To tak wszystko, jak było wcześniej ustalane, nie? Orka, Tygrys? Dobra. Przychodzi odwilż, bądź tworzą się na rzece Wiśle jakieś zatory i podpiętrzenie jest wody, zagrożenie powodziowe jest bardzo realne. I ruszamy. I tak długo łamiemy, aż dojdziemy do potencjalnego punktu zatorowego. Zawsze na początku jest lodołamacz czołowy, w naszym wypadku to jesteśmy akurat na Tygrysie, tak? Który robi rynnę. A do pomocy mamy jednostki od czarnej roboty, czyli te, które płyną za nami, 600-ki, klasy typu L600. One są zwinne, szybkie, obrotowe. Ten służy tylko i wyłącznie do atakowania i parcia do przodu. Jest tak skonstruowany, ma taką masę, żeby po prostu wpływając na lód swoim ciężarem. Co nie znaczy, że nie pomagają nam właśnie te 600-ki na czole, tak? Bo też tak bywa, że dokąd nam starcza wody pod stępką, to czołowy idzie w czole, ale potem niestety któryś z tamtych się robi czołowym, albo wszystkie są czołowymi i zarówno liniowymi. I jeszcze na samym końcu ciągniemy za sobą tak zwany lodołamacz pomocniczy. Bardzo nieudana notabene konstrukcja, bo to nie jest praktycznie lodołamacz, bo się lodu boi. Ale po prostu jak jednostki wpadną na, wpłyną na piach czy coś, to nas ściąga, nie? Bo tu nikt nie będzie ukrywał, że w Wiśle to niestety, to nie jest Odra, nie? Zawsze znajdzie sobie gdzieś wyjście. Niekoniecznie w rzece i pod lodem. Często bywa, że znajduje sobie ujście gdzieś przez międzywale właśnie, pęka wał, bo woda rozmyje, gdzieś tam bobry jakieś czy krety, dziury porobią i tak dalej, woda sobie znajdzie, będzie płynęło dzień i noc, 24 na dobę, ten rozmyje wał i wtedy ona pójdzie. Nie ma, że nie. I od tego wtedy jesteśmy my. Thank you.
Dobra, Arti, dawaj wodę! Poszła woda! Znowu się zaczyna. Dobra, jedziemy, panowie. Dobra, dobra, mocniej, mocniej, panowie. Nie, żeby zostać. Myślę, że będzie. Żebyśmy nie musieli tu wracać. Okej! Dobra, Arti, koniec. No widzisz, wypalanie trawy się rozpoczęło. No dokładnie. Wiatry u nas wieją praktycznie przez cały rok. No tak, ale wiesz, no kurde, dobrze, że trochę już osłabło, bo... Widzisz, nie bez kozery stawiają u nas te turbiny wiatrowe. No. A tu chwila, dzisiaj słoneczko, wczoraj tak, słoneczko. Tak. Wszystko się wysuszyło i jedna iskra idzie z tematem. Dokładnie. Jakiś niedopałek albo ktoś specjalnie. No. No tak to już jest. Panie Boże, błogosław tym, którzy pracują na zalewie, na morzu, którzy pracują w ciągłym kontakcie z żywiołem wody. Błogosław ich trudnej pracy. Prosimy Cię o to przez Chrystusa, Pana naszego. Dobrze, to co, jedziemy do następnej linii, nie? Praktycznie woda w naszym życiu jest od zawsze. Rano wstajesz, ten zapach wody, ten zapach przyrody, zero spalin. To jest to. To powietrze jest kapitalne. No. Świeże, po sztormach dużo jodu. Nie wiem, ile by wódki nie wypił, ale rano jak wstanie, no to się przejdzie nad morze, pooddycha trochę, przejdzie trochę taki ładny spacerek, to przechodzi wszystko. No nie, jest powietrze świeże, no nie ma co tam ukrywać, jest fajnie. No trzeba mieć jakiś charakter do tego niestety, bo to trzeba tą zimną krew zachować do końca nieraz i walczyć o życie i trochę się znać i trochę mieć tej wiedzy przekazanej od ojców. Cały charakter wtedy się pokazuje, jak przyjdzie sztorm, to wtedy wiadomo, bo tak dzisiaj jest to jest sielanka, można powiedzieć. Ale jak przyjdzie zafalowanie akwenu, sztormy, to wtedy wychodzi to wszystko, co jest w człowieku. Idzie lepiej. Lepiej? Aha. No to chociaż dobrze, tyle. Thank you.
Daj, Piotr, ten wilgotnościomierz. Sprawdzimy wilgotność. Aż idę. Zobacz, jakie ładne ziarno mamy w tym roku. No, na tych naszych żuławskich ziemiach. Jak bursztyn. No, widzimy tą wilgotność, bo jak za wilgotne, to się źle przechowuje. Jak za wilgotne, to i gorsza cena jest, nie? No właśnie. A jaka jest wtedy, musi być wilgotność najlepsza do ziarna? Norma wilgotności jest 14,5. No to dobrze, to sprawdzimy, jaką mamy. To normę mamy 14, no to czyli możemy jechać, tak? Wilgotność jest 14. 14, no tak. To mamy ładnie. Czyli poniżej normy. Poniżej normy. Czyli jakby było 16, 17, to nie możemy. No tak. Tak? Do magazynowania. Do magazynowania nie możemy, bo by zgniło, tak? A na handel, na, do handlu musi być, żeby była dobra cena, 14,5. A Teściu, słuchaj, a jak jest z tą wydajnością ziarna u nas tutaj na Żuławach? Ty jesteś tu już prawie 40 lat. No wiesz, zaczynaliśmy kiedyś od 5 ton. Przez nowe technologie wprowadzone w uprawach zbóż, to dzisiaj mamy, możemy się spodziewać tutaj na tym polu, w wyniku 10 ton, może nawet z haczykiem jakiś mały. A, no to ładnie wtedy. No to wszystko przez nawożenie i wszystkie inne? Przez całą technologię uprawy nowoczesną. Aha, no to dobrze. Także to... musisz ją cały czas kontynuować. Okej. Okay. A jakie znaczenie ma ziemia w zbożu, żeby być dobry plon? W każdej uprawie ma podstawą, to jest dobra ziemia, najlepiej pierwszej, drugiej klasy. Ale my tu na Żuławach mamy dobre ziemie i dlatego dbając o nie, możemy uzyskać takie wysokie plony. Bo na bardzo słabych ziemiach nie można takich plonów uzyskać w wartości 10 ton z hektara. No na piaskach, na takich rzeczach to połowa, to z tego, uzyskać, połowa tak. Tego naszego plonu by była, tak? Aha. No dobrze, także to co? Mamy się z czego cieszyć. Jedziemy. Jedziemy. I co, Teściu, w końcu po żniwach? No widzisz, Zięciu, ja ci zawsze mówiłem, że w rolnictwie to nieraz się kradnie te żniwa, jak w tym roku. No łatwe nie były, łatwe nie były. Zdążyliśmy je ukraść. No dokładnie. A jak wyglądały żniwa kiedyś? Bez takiego sprzętu, jak teraz posiadamy? No widzisz, jak moi rodzice, gdzie ojciec pochodzi z Krakowa,
a mama ze Lwowa, to dzisiaj już Ukraina, przyjechali tu na te ciężkie, pięciominutowe gleby i trzeba było je w konie uprawiać, to naprawdę była trudna praca. A jak to, o co chodzi tymi, jak to można sprecyzować, że pięciominutowe? Bo to jest taka glina specyficzna. Jak będziesz uprawiał za mokre, to ci powstanie klepisko i rośliny nie chcą rosnąć. Jak ci zaschnie, to żadną nowoczesną maszyną nawet tego nie rozbijesz. Musisz utrafić w taką odpowiednią wilgotność tej gleby, że ona się daje uprawiać. Ale za to jest wdzięczna, za to mamy takie plony, jakie mieliśmy w tym roku na naszych tych polach, które właśnie ja ciebie uczę, że trzeba tak dobrze je uprawiać. One są żyzne, ale muszą być dobrze uprawiane, żeby dały taki efekt, z którego się w tej chwili cieszymy. To czyli nie maszyny, tylko tak jak twoje doświadczenie po kilkunastu latach uprawiania ziemi daje efekty, nie sprzęt, tak? Dokładnie tak, dokładnie tak. Jeden przykład możesz mieć tylko w roku. Jak na wiosnę zbyt ubijesz glebę, to ci nie będzie. To już jej nie poprawisz. I dopiero poprawisz to na drugi rok, bo i słońce, i wiatr, i mróz w zimie poprawia strukturę tej naszej gleby. Bo na lekkich ziemiach, kiedy założysz, kiedy zabronujesz, można to uprawiać. A na tych żuławskich glebach jest bardzo trudno. To czyli najważniejsze doświadczenie. No i masz go przy mnie nabierać tego doświadczenia. No, i dobrze, że skąd go mam tego doświadczenia nabrać, bo tak by było pewnie ciężko. Ja go nabierałem od moich rodziców, od sąsiadów przykłady brałem. Bo w rolnictwie jest tak, że tylko jeden przykład w roku możemy zrobić. Bo w fabryce, bo to nasze rolnictwo jest taka fabryka bez dachu. W fabryce z dachem zaplanujesz dzisiaj zrobić tyle detali, to tyle. A u nas, jak pozwoli pogoda. Zaplanujesz, że co dzisiaj zrobisz, popada deszcz, zmiana planów. Za bardzo wieje, nie zrobisz. Za sucho, nie zrobisz. I to jest tak, trzeba to czuć i z tym żyć, żeby każdą tą pięciominutową chwilę na tej glebie wykorzystać. W ten czas będziesz miał efekt. Ale to nie ja kazał piać, żeby wystarczyć. No ja nie znałam, czy budelt mały szczoła, jak mama znalazła. O, dobra. Prynesy jajka z domu. Bo tu już chyba nie ma. Piosenki i w ogóle chcesz robić razem, to hurtuje jedna i rodzina, tak? Mama, tato. To jest też specyfika świat, ja думаю, bo oskiki przyliz dwi jako tako je menše molitwy, może w tomu kontekście, że je taki poveczirja, później pierwszy dzień świat, jak rytwo. I to tako na żywce? Tak, wkładaj, zobaczysz, co stanie się. Hop! I już? I już?
bajer. No jak tato piosenkę harno zrobił, kto tak potrafi? Tara! Hmm? Nie? Cyrkołcia piękna. O! Kawy? Dobra. A może wujek jajko namaluje? A bezpośrednio jak mama robiła, to jakimi technikami? Tej najstarszej takiej, zależy trzczoludy mały do dyspozycji. Majesz jajko i jakiś jeden kolor. Nie mały kolory, to o Jurka się o mnie pytała, sama. Że z cebuli wywarły, no, prawda? A jak nie mały kolory, jak nie mały farbek, to jak robiły Biedronki nie było. No nie, biedronki, no tak, nie było kramnej, czyli i z witki wziąty kolor. To z czego, Julcia? Z trawy, no, z buraczków. Z cebulki, brązowej był, albo z ubic złotowo, żółtowo do brązowego było z cebuli. Z buraczków Ilczyk był kredki czerwony. Nie pitpaluj, no, znajesz? Różowy, nie? Z zielony z trawy, a syni z czego brały? Czerwony. Z jagód. Tak, jagody pieszle, porzeczka czorna. No. I tak sobie radyły, bo mama sama nie wiedziała moja, ale inni powiedzieli. Zawsze tak jest. Inni powiedzieli, inni tak. Powiedzą. Chodziłam do tej babci, ona opowiadała, pokazywała. I tu też to. I się tak nauczyłam. No tak, tak. I swoją pasją zarażam moją wnusię. Ila, zobacz. No? I ta jest tak podatna, jak, a ten tak. Nie. O, ty wyszła, jak to jest sam jak kraszanka. Ty może tebe do koszyka włoży, Mosza? Ja mam propozycję. Pomaluj ty Ilczykowi holowu jak jajko. To, i potem go do koszyka włoży. Nie! No bo zobacz, w żeruki majesz. No ale żartuję przecież. Ale narobił kraszanok, który ty i wsi był dobry, nie? Tak, no bo to jest... Nie, weźmy obyłki i koszyk. Słuchaj. Elegancko. Sława Ojcu i Synu i Świętemu Duchowi, i nyni powszechnie i na wieki wiek. Chrystus Woskres! Michał, сьогодні повторює за мною. Це добре, бо Пасха Христова – то є дійсність, яка повторюється кожного дня. То є ця радість, яку дав нам і лишив Ісус Христос. Сьогодні Він теж винятковий, бо ціла Вселенська католицька церква сьогодні Христове Воскресіння звіщає разом. Це є знак, що може і так потрібно, щоб ця єдність церкви надалі повернулася і вже так було завжди. Пам'ятаємо про наших воїнів, які воюють сьогодні на сході України за цю незалежність нашої батьківщини. Бо вона воскресне, бо вона буде живою, бо вона буде постійно. Бо ми в це віримо, бо Христос воскрес. А як Христос воскрес, подолав смерть, то подолає кожного ворога. А нам з вірою потрібно прибігати до Нього воскреслого і безнастанно просити про це. І цю радість у своєму житті відображати. Щоб всім, цілому світові її звіщати.